W Twoim świetle to tytuł warsztatów muzyki liturgicznej, jakie odbywały się przez 3 dni w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. Organizatorami byli Marcin Fejklowicz, Klaudia Łaś, Klaudia Spyrka, Antonina Markowicz, Magdalena Saratowicz, Justyna Sokulska-Gerhardt oraz Klara Sikora. Warsztaty prowadzili wybitni znani w Polsce Paweł Bębenek, Katarzyna Młynarska, Marcin Wasilewski-Kruk. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a świetlica parafialna zapełniona była po brzegi. Przez pierwsze 2 dni uczestnicy mogli zapoznać się z tajnikami poprawnego śpiewu. Z naszą kamerą mogliśmy przyglądać się uczestnikom podczas zajęć. Marcin, ty po raz pierwszy zorganizowałeś w Gorlicach warsztaty muzyczne. To nie twój pierwszy, bym powiedział, pomysł związany z muzyką, bo i koncerty, chór, ale dzisiaj postawiłeś właśnie na naukę śpiewu, grania. Czy czujesz jakieś niedobory w swoich zespołach muzycznych, które tu występują w kościele? Nie, to nie o to w tym chodzi. To generalnie jest to raczej zaproszenie dla innych, którzy jeszcze nigdy nie próbowali śpiewać, którzy nie brali nigdy udziału w tego typu warsztatach, nie próbowali swoich sił w śpiewie churalnym. To jest zaproszenie dla nich, żeby mogli spróbować swoich sił właśnie w takim śpiewie przy warsztatach, które prowadzą znakomici goście, którzy przyjechali do nas z Krakowa, z Opola. Jest z nami Paweł Bębenek, jest Katarzyna Młynarska, jest Marcin Wasilewski-Kruk, znakomici, doświadczeni muzycy, którzy parają się i cały czas pracują z muzyką liturgiczną i nie tylko. Nie organizuję tego sam. Organizujemy to w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z naszą grupą inicjatywną. Mamy znakomity zespół młodych ludzi, którzy chcą działać tutaj lokalnie i wspierać tą lokalną społeczność, jakby angażować ją w różne działania. Warsztaty to 3 dni zakończone finałowym koncertem. Czy wszyscy będą występować, czy tylko najlepsi? Tak, warsztaty są rzeczywiście 3-dniowe i zakończą się mszą świętą, podczas której będziemy śpiewać, i koncertem, podczas którego zaprezentują się wszyscy uczestnicy warsztatów. To nie ma tak, że ktoś tam jest odrzucany czy coś. Nie, wszyscy razem wspólnie zaśpiewamy to, czego się nauczyliśmy. Śpiewać każdy może, czasem lepiej, czasem gorzej, tak? Tak, dokładnie tak. Co więcej, kto śpiewa, ten 2 razy się modli. To jest prawda. Marcin, czy takie warsztaty to jest jakiś też dla Ciebie dobra forma pozyskiwania do chóru, do Twojego zespołu? Tak. W sensie to ma być zaproszenie właśnie dla tych, którzy nie śpiewali nigdy, żeby spróbowali, jak to jest śpiewać w zespole, i jak najbardziej zapraszamy do nas, do zespołu, nie tylko uczestników warsztatów, ale również wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani, którzy by chcieli spróbować swoich sił. Nie trzeba być profesjonalistą, nie trzeba umieć czytać nut, nie trzeba być zawodowym śpiewakiem, żeby spróbować swoich sił. Ale jak słucham Twojego chóru, to tam prawie zawodowcy są, więc nie chcę mi się za bardzo wierzyć, że weźmiesz wszystkich do chóru jak leci. Nie, to znaczy tutaj śpiewają sami amatorzy. To nie ma zawodowców, to śpiewamy. Ale chór brzmi zawodowo twój. A to jest kwestia już pracy wszystkich chórzystów. I na koniec, czy już masz jakieś wytypowane osoby, które chciałbyś zwerbować do twojego zespołu kameralnego i do chóru? Nie, ja zapraszam zawsze wszystkich. Wszystkich zapraszamy do śpiewania wspólnego na chwałę Pana Boga. Amen. Tegoroczne warsztaty zakończył wspólny koncert po mszy w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Trzeba przyznać, że występ zrobił ogromne wrażenie na słuchaczach, którzy z wielkim podziwem obserwowali finalny wynik 3-dniowych warsztatów.